Czołem koledzy i koleżanki, dzisiaj mam tak oto wędzisko do przetestowania. Jest to Inazuma Pro, jest to wersja teraz z tego roku 2020. Będę je porównywał z moim penem Regiment 2, z tego względu, że jesteśmy dzisiaj nad morzem i popróbujemy porzucać trochę za morską trocią. Ja wiem, ten kij jest dosyć szybki, twardy. No i jak już się nam ta troć zapnie, to może być ciężko ją doholować. Niemniej jednak porównamy te kije, jak dalekosiężne są, bo pewnie część z Was będzie chciała sobie kupić taki oto kijek na sandacza na przykład, no i użyć go chociażby do połowu szczupaków, czy tutaj u nas nad morzem na przykład na balonie. Po paru pierwszych rzutach stwierdzam, że małe bodziasy, dosyć lekkie, no nie ładują tej wędki, powiedzmy to optymalnie. Spróbujemy jakiegoś większego bodziasa, a potem popróbujemy trochę blachami. Inazuma Pro Zander 2.14, bardzo fajna długość, jeżeli chodzi o portowe łowienie, o łowienie sandaczy. Po to właśnie no, był ten nowy nabytek, właśnie żeby połowić sobie troszeczkę w porcie. Na pewno wszystkie przyłowy typu flądra nie zrobi na niej najmniejszego wrażenia. To wędzisko jest dosyć twarde, to nie jest takie szczupakowe, więc jeżeli byśmy chcieli się nastawić tak naprawdę na troć, to powinniśmy wybrać wędzisko troszeczkę bardziej miękkie. Niemniej jednak Inazuma Pro, no ja się w tej wędce zakochałem, musiałem ją mieć, no i jest ona w moim arsenale od tego roku. Że jestem w szoku. Słuchajcie, taki duży bodzias bez problemu poradził sobie, a to w zasadzie Inazuma poradziła sobie z takim dużym bodziasem, ciężkim. Aż mi trochę szkoda, ale myślę, że zastosujemy jeszcze coś cięższego. Nie mam takiego ciężkiego bodziasa, dlatego przechodzę do fazy drugiej. Mam wędzisko Pena Regiment 2. Jest to bardzo fajne wędzisko, ja im łowię trocie już od jakiegoś czasu. Łowiłem też belony na to wędzisko. Uzbrojone jest w kołowrotek Shimano, jest to Stradic 4000. Bardzo fajny zestaw i ten zestaw służy mi już od paru lat i on naprawdę się sprawdza. Dlaczego takie, a nie inne porównanie? Ja wiem, że to są dwa różne kalibry. Chodziło mi o to, żeby zobaczyć, czy przy takim szybkim wypadzie gdzieś tam nad wodę możemy zabrać mniejsze wędzisko, krótsze i też skutecznie łowić ryby. Teraz porównamy, jak daleko oba wędziska wyrzucają naszą przynętę.
No niestety przed chwilką urwałem, ale na szczęście to nie bodzias, bo byłoby mega szkoda, że to taka ręczna produkcja. Słuchajcie, podsumowanie szybkie naszej Ina Zoom Pro. Ta akurat jest do 22 gramów, przy 30 gramach i takim siłowym wyrzucie ładuje się doskonale. Nie mam cięższych przynęt, ale myślę, że można by było śmiało i nawet 40-gramową przynętą rzucić i myślę, że spoko by pracowała nawet na takiej 40. Jest szybką wędką, dość sztywną. Na pewno 22 gramy to jest przewymiarowane w zasadzie w drugą stronę. Nie, że przewymiarowane, to można by powiedzieć niedowymiarowane, bo to powinno być tutaj 35 napisane. Także takie wędzisko ląduje w mojej stajni. Ina Zooma Pro Zander 2.14. Piękne wędzisko, bo krótkie, zmieści się do bagażnika, do samochodu i nie będzie problemu, żeby za każdym razem, jak jestem gdzieś nad morzem w pracy, wyskoczyć sobie na rybkę, na przykład na belonę. Na pewno spróbuję to wędzisko jeszcze na belonie. No ale to na dzisiejszy film chyba jest wszystko. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, jak pokazuję ten sprzęt, bo tak jak wiecie, uczę się dopiero. Dopiero to jest trzeci odcinek, gdzie pokazuję wam, czym łowię. Także dajcie znać w komentarzu. Jeśli w ogóle ta seria jest beznadziejna, też dajcie znać w komentarzu. To po prostu skończę gadać o sprzęcie. Ale pamiętajcie, że filmy o sprzęcie to są dodatkowe filmy. To nie są filmy robione kosztem relacji z nadwody. Trzymajcie się, cześć!